miło, spędza się czas. Tylko raz na razie tutaj byłam z koleżankami, tak to sama zawsze byłam i tam znajdowałam sobie przyjaźnie. Co robi się na takich półkoloniach w MDK-u i co będziecie robić w tym tygodniu? Na co ty najbardziej czekasz? Ja czekam na jakieś wycieczki fajne. Teraz nie wiem, czy to jest ta największa wycieczka, ale zawsze czwartek jest taka największa, fajna wycieczka. Byłeś tu już kiedyś na półkolonii? Piąty raz jestem. I co jest takiego fajnego na tych półkoloniach w MDK-u? Że są różne zajęcia, że nie są tylko dla dziewczyn albo tylko dla chłopców te zajęcia. Że raz w tygodniu albo rok temu dwa razy w tygodniu idzie się na basen. W tym roku do tej pory prawie 500 dzieci wzięło udział w półkoloniach w Młodzieżowym Domu Kultury w dwóch budynkach. W budynku głównym na Strzelców Bytomskich i na opolskim osiedlu Armii Krajowej. Mnóstwo atrakcji w Młodzieżowym Domu Kultury od początku. Oczywiście dzieci przychodziły do nas na zajęcia, odbywały się warsztaty artystyczne, miały pyszne jedzonko, śniadania i obiady. Mnóstwo zajęć integracyjnych, zabaw, konkursy z nagrodami, wycieczki po Opolu. Co między innymi zwiedzały? Tak, jeśli była niepogoda, to głównie obiekty muzealne, Zamek Górny, Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi w Bierkowicach, Opolskie ZOO. A w czasie pogody to oczywiście odwiedzaliśmy Opolskie Kąpielisko. No i wycieczki wyjazdowe. Gdzie między innymi dzieci były poza Opolem? Wyjeżdżaliśmy do Afrykarium we Wrocławiu, do Muzeum Światła i Dźwięku Fanzeum w Gliwicach, do Muzeum Akademii Pana Kleksa w Katowicach, do Kopalni Złota w Złotym Stoku. No i rozpoczął się teraz już dzisiaj właśnie ostatni turnus. Tak, rozpoczęliśmy już ostatni turnus. Bardzo nam przykro z tego powodu, że to już koniec, zbliża się powoli wakacji, ale jeszcze czeka nas mnóstwo atrakcji w tym ósmym turnusie. Dzisiaj odwiedzamy Opolskie Muzeum Wsi w Bierkowicach i mamy warsztaty rękodzieła artystycznego. Czeka nas jeszcze odwiedziny na Opolskim Kąpielisku. Mamy zajęcia warsztatowe z Minecrafta i z robotyki, a także odwiedzimy długo wyczekiwane planetarium w Chorzowie. Jest tak, fajnie, są różne kreatywne rzeczy. Na innych półkoloniach robiliśmy czapki, na innych kubki z gliny, dużo rzeczy było strasznie. A dzisiaj co już za tobą, bo widzę, że artystycznie też się mocno udzielałaś. Zrobiłam dla dziadków taką do książki, żeby odznaczać na której stronie zakładkę i jeszcze zrobiłam kwiatka dla babci. Co zrobiłeś już dzisiaj na tej półkolonii teraz? Zwiedzaliśmy różne stare domy albo rybackie domy i robiliśmy teraz zajęcie, gdzie robiliśmy kwiatki i zakładki do książek. A jaką metodą trzeba było wykonać takiego kwiatka? Kwiatka trzeba było tak mieć taki drucik kreatywny, też taką deseczkę, coś takiego i trzeba było wziąć ten drucik. Wziąć taką deseczkę, to dać ten drucik na tą deseczkę, bo zawinąć taką włóczkę, no i później się jakoś tam i dalej się tak robiło. Co ci się na wakacjach w tym roku najbardziej podobało z twoich wakacji? Jak pierwszy raz byłam na zjeżdżalni wodnej. Nie wystraszyłeś się? Nie. No i pojechałem sam na najmniejszej. Potem dwa razy najpierw z mamą, potem sam na najstraszniejszej, czyli środkowej, a potem sam na niebieskiej, czyli największej, ale nie najstraszniejszej. Byłam u dziadków, też byłam w domu i też po kolonii w ostatni tydzień jadę do Pragi.